Hej, 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 ja witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar. Cześć, ja dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka z technologicznego maniaka. Pewnie pamiętacie ostatni odcinek z klawiaturami, w którym były do wygrania dwie klawiatury, tak i też dzisiaj coś się pojawi, ponieważ napisała do mnie następna firma. Tak jak, moi drodzy, skoro się to spodobało przynajmniej dwóm firmom, to być może się uda zrobić coś więcej i na większą skalę i kto wie, być może kiedyś się uda robić taką serię regularnie, żeby dostawić jakieś rzeczy, po prostu je rzetelnie dostawać, a następnie wam rozdawać. Ponieważ w dzisiejszym odcinku dostałem od firmy Sharkoon ich klawiatury Skiller SGK3. Jedna na czerwonych switchach oraz jedna na niebieskich switchach i obydwie będą do wygrania przez was. Tak więc jeśli chcecie wygrać, to po prostu bądźcie subskrybentami kanału i oglądajcie dalej odcinek, bo za chwilę powiem wam, co trzeba zrobić. Tak więc tutaj w mojej ręce widzicie SGK3, klawiatury, które aktualnie kosztują około 270 zł i są horrendalnie trudne do znalezienia w Polsce. Widziałem dwójki, czyli najczęściej bez tego, ale te trójki, które tutaj mam w ręce, trudno je znaleźć. Jeśli znajdę jakiś link, to dam wam w opisie. A my, nie przedłużając, zapraszam was do oglądania. Zobaczymy sobie, co te klawiatury metalowe, co ciekawe, na przełącznikach Kyle, Blue oraz Red potrafią. Dobra, zapraszam do oglądania. Subskrybujcie kanał, by być na bieżąco i nie zapomnijcie o łapce w górę, tylko i wyłącznie wtedy, jeśli odcinek wam się spodoba. Czas na unboxing. Gotowe. W tym skrócie otrzymujemy tutaj pełnowymiarową klawiaturę na przełącznikach Kyle Red, czyli na czerwonych, a drugą na przełącznikach niebieskich. Ciężka i solidna metalowa klawiatura z kablem w oplocie, tak więc będzie to wszystko wyglądać porządnie i pierwsze wrażenia jak najbardziej są na plus. Pytanie, co będzie później? Dół mamy plastikowy, dwie małe gumowe podpórki od dołu oraz dwie nóżki, które mają blokadę w jednym poziomie. I o tym sobie również jeszcze pogadamy, bo tutaj przynajmniej jest jeden minus, ale to takie moje zdanie. Musimy pierw przetestować, jak się na tym wszystkim pisze. Tak więc posłuchajmy niebieskich switchy Kyle. Nawet, ale kocham pisać na niebieski. Przełączmy się na czerwoną. Czerwone switche, posłuchajcie sami. Chociaż jestem osobą, która nie lubi na czerwonych pisać. Ale całe moje życie spędziłem na czerwonych switchach, więc jak sami widzicie, na tym pisze mi się szybciej, ale na niebieskich pisze mi się o wiele przyjemniej. Przyjrzyjmy się różnicom oraz jak to wszystko jest wykonane. To, co się na pewno rzuca w oczy, to metalowa obudowa, która po prostu kocha nasz kurz. Ta klawiatura już jest tutaj na biurku od dłuższego czasu i powiem wam, że tyle kurzy, które tutaj widać, wy tego może nie widzicie, ale ja to widzę na oko, który gdzieś się gromadzi między tym, jest tutaj bardzo mocno eksponowany właśnie przez tą fakturę, na której ten nasz szary kurz po prostu jest strasznie mocno widoczny. No ale jest metal, bardzo fajnie wytrzymała klawiatura. Następna rzecz to coś, co myślałem, że będzie podkładką, podstawką pod, podkładką taką pod nadgarstki, ale jest to bezużyteczne, jest to po prostu zwykła dekoracja, tak więc po prostu to tak jest, żeby wam więcej miejsca na biurku zajmowało. Po to to robią oczywiście producenci, żeby to wam więcej miejsca na biurku zabierało. Nie, żartuję sobie, to jest ironicznie. Po prostu nie lubię klawiatur, które niepotrzebnie zajmują nam o wiele więcej miejsca niż domyślnie. Bo co tutaj jest pod tym zbudowane, nie wiem, ale no wygląda to jak wygląda. Mi osobiście klawiatury się podobają. Idziemy dalej. Kiedy sobie założymy nóżki, no to niestety przynajmniej moim zdaniem klawiatura jest zbyt stroma. Gdybym ja miał tak pisać, to bym zwariował, moje nadgarstki by też zwariowały, po prostu nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby nadgarstki były tak wysoko w górze. Tak więc musiałbym sobie kupić tutaj jakąś podkładkę, wtedy mógłbym pisać na nóżkach. Ale bez nóżek dla mnie jest lepiej. Klawiatura jest płaska, nie jest aż tak wysoka i mi się po prostu pisze przyjemnie, a moje nadgarstki nie są bez przerwy naprężone prawie że pionowo. Więc bez nóżek jest lepiej. Z nóżkami jest również jeszcze jeden problem. Ale o tym za chwilę. Szkoda, że producent nie daje nam żadnego specjalnego urządzenia tak naprawdę do wyjmowania przycisków, bo niby to się wydaje pierdółką, ale w teorii zawsze mam uczucie, że czasami przynajmniej się boję nieraz wyjmować ręcznie te przyciski, ponieważ boję się, że coś z nimi zrobię nie tak. Więc ten fajny kluczyk do wyjmowania naszych przycisków jest użyteczny. Tutaj, jak sam widzicie, nie czerwone, tutaj niebieskie. Czyli te są piękne, linearne, jest płynne przejście i nie ma takiego charakterystycznego kliku. Na tym po prostu gra się, klika się szybciej, klika się łatwiej, potrzeba mniejsza ilość siły. Niebieskie mają charakterystyczny klik, więc oprócz tego, że słyszymy, to nawet czujemy, kiedy nasz przycisk jest wciśnięty. No i oczywiście są o wiele głośne, więc to są moje ulubione switche, ale oczywiście gdybyście chcieli do biura przyjść z klawiaturą na niebieskich switchach, to pewnie wy was, to pewnie już byście w tym biurze nie pracowali, tak więc jakby coś to... Posłuchajcie Stilgara, nie chodźcie do
do biura z niebieskimi switchami, bo obstawiam, że niektórzy ludzie mogą was nienawidzić. Czerwone switche są moimi ulubionymi do gier oraz do wszystkiego, niebieskie są ulubione do pisania, ponieważ bardzo przyjemnie mi się na nim pisze. Nie dość, że słyszę, no to przede wszystkim czuję, że piszę. A nie tak jak na czerwonym, czuję, że piszę dopiero wtedy, kiedy tak naprawdę zobaczę poszczególne literki. Przejdźmy jednak do tyłu, bo to myślę, że jest naprawdę ważne, a za chwilę sobie porozmawiamy również o świeceniu tych klawiatur. Więc pierwsze wrażenie jak najbardziej na plus, wykonanie jak najbardziej na plus. Nie zauważyłem jakichkolwiek ostrych części, a spodziewałem się tego po metalowej klawiaturze, więc pomimo tego, że chciałem coś tutaj znaleźć złego, no to nigdzie się stety, niestety nie zaciąłem. Więc na razie jest ok. Idziemy do tyłu, bo tutaj są pierwsze minusy. Na dole mamy gumowe podkładki, jedna tutaj, no i oczywiście druga po drugiej stronie tutaj. Jednak te podkładki mamy tylko i wyłącznie na dole, tak więc kiedy one są ustawione z zamkniętymi nóżkami, no to nasza klawiatura, przynajmniej ta na niebieskich switchach, lubi u mnie latać. Po lewej stronie sami widzicie, jak się ślizga, naprawdę to jest bardzo mało siły potrzeba, żeby się ruszyło, a po prawej stronie... A po prawej stronie trzyma mi wyjątkowo dobrze, więc nie wiem, czym jest to spowodowane, ale praktycznie na większości miejsc, no może mam krzywe biurko. No w każdym razie, wiecie dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tutaj mamy nasze nóżki. Nóżki również zakończone są, no można powiedzieć, mają takie gumowe wykończenie. Dzięki czemu, kiedy nóżki złożymy, znaczy założymy, no to nasza klawiatura naprawdę mocno chodzi i szybciej moje biurko CK się rozleci, aniżeli klawiatura się przesunie. Ale tak jak dla mnie ta klawiatura jest po prostu za wysoka z nóżkami, tak też niestety oprócz nóżek mamy coś takiego i to jest okropne. Kto to wymyślił? Wiecie co to jest? To jest plastik. To jest zwykły plastik. A plastik po prostu, jak się pewnie domyślacie, lubi nam się ruszać. Dlatego też pewnie moja klawiatura tamta przynajmniej, jak sami widzicie, naprawdę lekko chodzi. Więc gdyby to było gumowe, byłoby bosko. A to jest plastik, więc na złożonych nóżkach po prostu klawiaturę opieramy z jednej strony, znaczy od góry po prostu, dosłownie na czystym plastiku. Więc nie dość, że coś tam nam może jeszcze porysować, no to przede wszystkim po prostu lubi nam to jeździć. Na pewno będą pytania o świecenie, tak więc przejdźmy teraz do tego, bo jak wiadomo, klawiatura bez RGB to nie klawiatura. Tak więc jeśli chodzi o świecenie, tych czarnych pasek, te czarne paski, które gdzieś tam widzicie, ich nie ma, one po prostu są w matrycy mojego bezlusterkowca. Tak więc, świecenie. Mam tutaj przycisk tak zwany funkcyjny i mamy różne tryby. Pierwszy tryb to jest coś takiego, czyli powolne przechodzenie pomiędzy kolorami. Czerwony, pomarańczowy, żółty i tak dalej, przez całą paletę. To wszystko możemy zwolnić, żeby się robiło bardzo powoli, albo możemy przyspieszyć, żeby się to nam zrobiło szybciej. I tą szybkość za chwilę również zauważycie. Oprócz tego dalej pod L1 mamy oddychanie i oczywiście następne 10 kolorów, tak więc można sobie to ustawić ile nam się chce. Weźmiemy sobie ten oto niebieski, bo moim zdaniem przynajmniej wygląda i prezentuje się wyśmienicie i wygląda to pięknie. Następnie mamy coś takiego, czyli po prostu stałe podświetlenie. Czyli stałe podświetlenie, nic nowego. Następnie idziemy na L2, czyli następne tryby. Pierwszy tryb na L2 jest taki, że po prostu kiedy klikniemy jakiś przycisk, cała nasza klawiatura zaczyna podświetlać. Drugi tryb to taki, że po wciśnięciu jakiegoś przycisku, ten przycisk zaczyna się podświetlać. Trzeci tryb to po wciśnięciu mamy takie wertykalne po prostu wybuchy, można powiedzieć. I teraz jest taka jakby fala. Można powiedzieć, że to jest częstotliwość dźwięku. Tu, tu, du, du, du. Boże, co ja gadam. Za dużo elektrobuma ostatnio oglądam. No mniejsza z tym. Na tej podstawie można bardzo fajnie zauważyć jedną zależność, mianowicie przyspieszanie oraz spowalnianie. Czyli teraz mamy maksymalną prędkość ruszania się tych wszystkich kolorów, a teraz jest minimalna prędkość tego wszystkiego, więc to wszystko można sobie ustawić. My ustawmy może pomiędzy tak średnią prędkość. Idziemy dalej. L4, czyli coś takiego. Kolory od lewej do prawej nam przechodzą, no i możemy oczywiście sobie wszystkie kolorki zmieniać. Jeśli ustawimy RGB, no to mamy takie świecenie od lewej do prawej i moim zdaniem jest to najładniejszy tryb tych klawiatur. Po prostu świecenie RGB, wszystkimi kolorami przechodzenie od lewej do prawej, wygląda to fenomenalnie. Idziemy dalej. Zmienimy sobie na niebieski, żeby zobaczyć jakieś różnice, czyli takie pojedyncze fale idą w prawą stronę. Też wygląda to ładnie, ale jest średnio użyteczne, przynajmniej moim zdaniem. No i następnie to jest coś takiego, co jak ja to nazywam wololololo, robi nam to jakieś kółko i świeci nam to tak jak świeci. Idziemy dalej, czyli do L5, czyli mamy cukierkowe kolory. Pierwszy tryb to jest coś takiego, że wszystko się podświetla na taki typowy cukierkowy, można powiedzieć, kolor, no i te kolory pomiędzy sobą przenikają. Wy tego na lustrzance aż tak dobrze nie widzicie. Oprócz tego mamy coś takiego, że nasze przyciski po prostu pokazują się i znikają w różnym random jakimś tam paternie, czy tam po prostu w stylu. Idziemy dalej, czyli coś takiego. Kolory, które idą nam od góry do dołu i zmieniają swoją barwę. Nie wiem, czy to widać bardzo dobrze na kamerze, ale to po prostu kolory idą. Może damy największą prędkość. Teraz to będzie, myślę, szybciej widoczne.
No i ostatni, czyli L6, można powiedzieć tak pod skosem od lewej do prawej, a następnie od prawej do lewej. I to również możemy zmienić, żeby w drugą stronę szło, co za chwilę Wam pokażę. No i ostatni tryb, który ja nazywam trybem LSD. No po prostu świeci się w całym kolorze tęczy i nasze kolory, można powiedzieć, idą aż do centrum, do środka naszej klawiatury. I wygląda to również fajnie. I to jest to, co mówiłem. Teraz od prawej do lewej nasza klawiatura idzie, ale możemy to zmienić i może sobie iść od lewej do prawej. Więc jak sami widzicie, tych kolorów jest tutaj naprawdę mnóstwo. Ustawmy może jednak moje ulubione i wróćmy po prostu do nagrywania. I myślę, że jest perfekt. No i oczywiście jaśniej i ciemniej możecie dawać. To już jest chyba logiczne. Wraz z naszą klawiaturą możemy sobie ściągnąć takie oto oprogramowanie od Sharkuna i oprócz chociażby ustawień świecenia, które widzieliśmy, możemy to świecenie również ustawiać z poziomu komputera, no to możemy również robić makra, co jest dosyć ciekawą opcją, ale to, co mi się przynajmniej najbardziej spodobało, to jak można trollować znajomych. Jeśli ktoś z Waszych znajomych ma taką klawiaturę, to wejdźcie, ściągnijcie mu to ustawienie, kliknijcie na przykład sobie na W i powiedzmy, że W to teraz będzie R, E to będzie teraz G, a R to będzie U. I klikamy Apply, no i teraz wejdźmy sobie w notatnik, no i na przykład klikając W, piszemy R, klikając E, tak naprawdę klikam G i klikając R klikam na przykład U. Więc jeśli ktoś by chciał strollować znajomych, to jest genialna opcja. Powiem Wam, że jeśli ktoś z Waszych znajomych ma taką klawiaturę i nie wie o tym, to będzie genialne. Teraz zamiast W, E, R pisze R, G, U. Tak więc, moi drodzy, to jest klawiatura dla mistrzów trollowania, ponieważ każdy tutaj przycisk można nadpisać innym. Tak więc jeśli Wam się nie podoba, że caps lock jest po lewej, no to możecie go dać teraz po prawej, albo zamiast caps locka, no to caps lockiem może być backspace, jeśli Wam się tak bardzo podoba. No i teraz możemy sobie pisać Tomek, Tomek, klikamy backspace, Tomek, Tomek. Więc, no to jest klawiatura dla mistrzów trollowania. Kupcie to może znajomemu na prezent, a potem mu zróbcie trochę jaj, jeśli będzie wkurzał, czemu jego klawiatura nie działa. Chociaż w sumie wtedy wystawi złą opinię. Ta klawiatura jest naprawdę fajna, jak za taką cenę. Ale to jest po prostu mistrzostwo trollowania. Jest jedna rzecz, która mi się naprawdę nie podoba, zwłaszcza w nocy. Nie wiem, czy wy to aż tak dobrze widzicie, ale przynajmniej ja to bardzo dobrze widzę. Wszystko jest naprawdę ładnie poświetlone i pięknie tak naprawdę wygląda w nocy. Oprócz caps locka, którego to nazwa caps lock jest dosłownie wydrukowana od lewej aż do prawej strony tego przycisku i niestety po prawej, jak i po lewej stronie on po prostu nie świeci, ponieważ dioda jest na środku. No i niestety przynajmniej moim zdaniem, tak jak wszystko jest tutaj wprost idealnie świecące, tak też i to niszczy takie uczucie świecenia. I wiem, że to się wydaje bzdurą i taką istną głupotą, no ale przynajmniej moim zdaniem radzi to w oczy. O, teraz to lepiej widzicie na nagraniu. Tak mniej więcej to wygląda ciągle. Więc troszeczkę szkoda, że zamiast caps lock dać, nie wiem, góra, dół, na przykład caps lock, żeby cały idealnie świecił, dali na całą szerokość caps locka. No i dzięki temu ta dioda, która jest na środku, niestety nie jest w stanie rozświetlić całości. To jest takie, no sami to nazwijcie, jak takie no trochę czepianie się nie wiadomo czego, ale drażni to po prostu oczy. A ja jestem perfekcjonistą trochę i trochę mnie to denerwuje nieraz, ale da się przeżyć, powiedzmy, da się przeżyć. Myślę, że to jest nawet fajnie pokazane. Ta klawiatura jest u mnie może od tygodnia, nawet nie, półtorej tygodnia już jest około na moim biurku i zobaczcie, ile tutaj już jest kurzu. Ten kurz jest tak mocno, absurdalnie mocno widoczny na całej klawiaturze, że szkoda gadać. A ja mój pokój odkurzam codziennie, więc ja przepraszam bardzo, mam naprawdę czysty pokój, ale po prostu na tej fakturze bardzo mocno widać kurz. Ale to już jest taki minus, który, no cóż, myślę, że w większości klawiatur będzie występował, tylko w jednej będzie bardziej widoczne, a w drugiej będzie mniej widoczne. No ale mam tutaj bardzo fajną metalową obudowę z przyjemną fakturą, która mimo wszystko kurz eksponuje, ale jest to metalowa klawiatura i o tym trzeba wspominać, a przynajmniej ta górna część. Tak więc, moi drodzy, myślę, że wszystkie minusy oraz plusy tych oto klawiatur Wam podałem w filmie. Bardzo fajnie tutaj to świecenie wygląda, to akurat trzeba przyznać. Ten piszcie śmiało w komentarzach, co sądzicie o tej klawiaturze, no i przypominam o konkursie. Żeby wziąć udział w konkursie, to robimy tak, że musisz być subskrybentem kanału, czyli po prostu subskrybuj ten kanał i oprócz tego napisz komentarz, który zaczyna się K, zaczyna się K w kwadratowym nawiasie, czyli będę wiedział, że osoby, które na samym początku komentarza mają K w kwadratowym nawiasie, chcą wziąć udział w konkursie, a wszystkie inne komentarze to będą zwykłe Wasze komentarze. Jeśli chodzi o łapki w górę, to zostawcie łapkę w górę wtedy, kiedy odcinek Wam się podobał. Chcę, żeby łapki to były po prostu taki wyznacznik tego, czy Wam się odcinek podobał, czy nie podobał. Tak więc jeśli się podobał, łapka w górę, jeśli się nie podobał, łapka w dół, to nie ma znaczenia w konkursie. Konkurs to jest po prostu subskrybent kanału i napisz komentarz, żebym wiedział, kogo wylosować. Wyniki będą za tydzień o godzinie około 19, za tydzień od czasu publikacji tego filmu. I wtedy po prostu śledźcie przypięty komentarz pod tym filmem, tam zawsze będą wyniki, obrazki Wam wkleję tam do im góra, żeby było wiadomo, kto wygrał. No i potem niech tacy widzowie się ze mną skontaktują prywatnie przez fanpage'a Facebooka, ja potem to wszystko zweryfikuję, że ty to ty, no i będę musiał mieć od Ciebie po prostu dane do przesyłki, czyli imię, nazwisko, adres, ulica, numer telefonu w teorii nie potrzeba, chociaż dla kuriera, bo to kurierem raczej będę wysyłał, no to jeszcze numer telefonu, więc po prostu typowe dane do przesyłki. No i oczywiście miasto i wiadomo, że kod
pocztowy. Tak więc, moi drodzy, Sharkun SGK, trzy klawiaturki, które mnie przynajmniej naprawdę zaskoczyły. I tradycyjnie przypominam, że nie jest to odcinek w jakikolwiek sposób sponsorowany. To są rzeczy, które po prostu dostałem od firm, które powiedziały: hej, chcesz może nasze klawiatury pokazać? A ja mówię: pewnie, to potem dajcie mi je, a ja je po prostu rozdam widzom, no i na to firmy się zgadzają. Tak więc bardzo fajna opcja, ja z tego odcinka nic nie mam, mam fajny, rzetelny odcinek, zadowolonych widzów, no i te zarobki, które sobie zarobię albo z przeklików do Ceneo, albo z tego, co po prostu będzie na AdSense, czyli z reklam. Tak to wszystko u mnie wygląda, chcę, żeby to było jasne, jak nie wiem co, żeby to było po prostu jasne, jak świecenie na tych klawiaturach. O, ale nie, żeby to było nie tak ciemne jak caps lock, który tutaj świeci. Dobra, może skończmy ten odcinek. Tak, moi drodzy, piszcie śmiało w komentarzach, co sądzicie o tego typu klawiaturach. 260 zł kosztują, moim zdaniem bardzo fajna i zaskakująco dobra cena. Wiadomo, że z Chińczyki można sobie zawsze ściągnąć AliExpress czy Gearbesta, ale zawsze mamy tutaj jakąś gwarancję, a tutaj tego nie mamy, znaczy w Chińczykach tego nie mamy. Te przynajmniej na papierze mamy, ale nie wiadomo, jak to w praktyce wygląda. A tutaj jest to sprzęt, który jest mimo wszystko dostępny w Polsce. Link w opisie gdzieś Wam dam, więc mnie przynajmniej naprawdę zaskoczył. No i mamy jeszcze funkcję WinLock, czyli po prostu klikamy sobie klawisz funkcyjny plus Windows i dzięki temu po prostu, kiedy będziemy grać i po wciśnięciu Windowsa nic się nie stanie, ponieważ jest zablokowany. To jest również taka opcja dodatkowa, która często występuje. Moi drodzy, piszcie śmiało w komentarzach, co Wy o tym wszystkim sądzicie. Co sądzicie o naszej klawiaturce? Czy Wam się podobał odcinek, czy Wam się nie podobał odcinek? No i mam nadzieję, że będzie fajnie. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś inne firmy do mnie kiedyś napiszą, czy to z klawiaturami, czy z jakimiś innymi podzespołami komputerowymi, bo z miłą chęcią bym takie rzeczy przyjął, żeby przetestować. Mi się to przyda również jako doświadczenie do pracy, bo ja pracuję jako tester sprzętu komputerowego. Na przykład teraz pod sobą mam cztery komputery pod biurkiem, więc pozdrawiam. Więc mi się to bardzo przydaje, przy okazji dla mnie jest to fajna zabawa, a przede wszystkim jest to fajny i rzetelny odcinek na YouTubie i plus sprzęt, który zawsze można wygrać. No bo ja z tym i tak nic bym innego nie zrobił, więc takie coś może polecieć do Was. Sam to macałem, więc mogę dodać autograf, jak ktoś będzie bardzo chciał. Halo, komputer, cicho. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć. Pa, 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 pa.